Proszę? Jak poszło? Wygląda? Poszło. Szanowny Państwo, widzicie, zbieram spinacze od bielińskiej swojej. Siema, zielony Meksykano, też z tej strony, witam Was. I po pierwsze, chciałem Tobie, Jarku, podziękować. To nie dla mnie, to dla widzów. To dla widzów. Ale ja otrzymam od Ciebie. A to od widzów. Czy jest to smaczne? Bardzo smaczne. I dziękuję Wam za takie coś. I zaraz przyniosę. Brrr. Nie motor, nie. Motor, ale inny motor. Bo to można powiedzieć, że też motor, bo ma silnik. I także to jest od widzów też. Ja dlatego się z Tobą podzieliłem. I widzicie, policja była, Straż Miejska była. A ty, jebaku, powiem tak. Nie do mnie to mówisz. A ty, jebak? Nie. Jak masz śpiewkę? Meksykano. TV. Meksykano TV. No, ja do ciebie nie mówię to. Ja mówię do jebaka. I jebaka, Mariuszka. Przestań takie pierdołki nagrywać. Bo ja z ciebie wyłąkałem. Pismo złożone, tam gdzie trzeba. Będzie zebrany. To on w końcu jest z Choroszczy, czy z On jest ze Staroszczelc. Ja wiem, gdzie mieszkasz, tylko nie mogę mówić na głos adresu, bo jest RODO. Ale wiem, gdzie mieszkasz, będzie pokazane na kanale. Choć ten przepis złamie, bo muszę złamać, bo ty mnie zmuszasz do złamania. Pokazanie twojego dwóch domów, bo ty w Choroszczy nie masz domu, tylko masz tu w Staroszczelcach. Od razu ci powiem, jeden masz dom. Adresu nie mówię, ale wiem gdzie. Dwa domy masz, od razu ci mówię. Jeden po ojcu, wiem jak masz prawidłowe nazwisko i tak dalej, bo ja z ojcem twoim... Ale nie mów, nie mów, nie mów. Znam jak twój tato się nazywał. I znam jak twoja mamusia się nazywała. I teraz tak powiem. Jebaku, zaprzestań kurwa nagrywać, żeby mną interesowali cię służby jaka. Po pierwsze, powiem tobie tak. Katolizm, z czego powstało? Ze chrześcijan. Ze chrześcijan powstało. Pierwsze powstało co? Chrześcijanie byli ludzie. Nazywali się chrześcijanie. Jak człowiek poszedł, jak mówili? O, poszedł chrześcijanin. A teraz, jak mówią? Poszedł katolik. Katolik poszedł. A chrześcijanin to akuraty, którzy wierzyli w Boga, w Pana Jezusa, chrześcijanie. I co? Jak człowiek umarł, to nie chowali do ziemi, bo to ziemia jest płaska. Jest. To nie moje słowa, to jest majore słowa. Ziemia jak była okrągła, tak i jest. I powiem tobie, chrześcijanie kiedyś ludzi palili na chruście. A teraz wymyślili jakieś pomniki, dupiki z kamienia, żeby jeden przez jednym lepsze stawiali, pieniądze wydawali i żeby biedniejsi byli. Po co to robić to? Ja nie rozumiem to. Zaraz powiesz, że ja wariat. Zajrzyj do historii, jebaku. To przekonasz się sam. Nadal trzymam cukiereczki w ręku. Może się poczęstujesz przy ludziach. I ludzie poczęstuję. Proszę. Naprawdę, to co odwiedzi. Proszę. Dziękuję bardzo. Do pary. Dzięki. Do pary, bo będziesz kulawy. Dobra. To samo. Naprawdę, dobrze. Dzięki bardzo. Z Niemiec. A. Sięgaj. Do pary! Do pary! To ja ci przyniósł, a ty mi teraz dajesz. Ja ich mam mnóstwo. Ja muszę poczęstować, tak jak powiedziałeś. I wrócę do tego. Jebaku. Zobacz do historii starodawnej, historii chrześcijańskiej, że tak było. Ja za życia, ja nie mówię, że sobie życie odbiorę. Nie. Tylko jak człowiek będzie już stary, stary, już 180 lat, 100, już wtedy człowiek zakończy życie. Gdzie ty 180 lat będziesz żył? Chyba 150. A przepraszam bardzo, a kobieta żyła w Polsce raz, żyła i niedawno umarła, widziałem na internecie 108 lat. Ale nie 180. Ja nie mówię 100, ale 80 albo 100 dożywają. A. No to teraz rozumiemy. Rozumiesz Meksykano? Teraz rozumiemy. I
zamykamy oczy. Zamykamy oczy. Dziękujemy za wygląd. Ale powiem tak, za młodzież umiera i młodsi umierają, dzieci umierają nawet.